Znajdujemy się na ulicy Trauguta 9, gdzie już niedługo, bo 27 lutego, odbędzie się oficjalne otwarcie nowej, alternatywnej klubo-kawiarni Owoce i Warzywa. Skąd pomysł na nazwę? Nad nazwą zastanawialiśmy się bardzo długo i w zasadzie no, nie stawialiśmy sobie żadnych ograniczeń, czy to ma być na przykład rzeczownik, przymiotnik i tak dalej, więc no, spektrum było bardzo szerokie. No i jak to zwykle bywa, no, nie mogliśmy się zdecydować, jak naprawdę ta nazwa ma wyglądać. Zrobiliśmy ankietę wśród znajomych, która no tak naprawdę nie dała nam jakiejś jasnej odpowiedzi, tym bardziej, że sami już w pewnym momencie mieliśmy swoje typy i tak naprawdę no nie był to do końca demokratyczny wybór. Natomiast no, nazwa wzięła się głównie od tego szyldu, który znaleźliśmy już dużo wcześniej. No właśnie, bo literki mają swoją historię. Tak, no i chyba dosyć długą, bo obstawiamy, że 30-40 lat być może. No i wisiały wcześniej nad sklepem z Połem na rogu Żeromskiego i Zamenhofa. No i zawsze przechodząc tamtędy, no nam się strasznie podobały i w ogóle jak powstał w ogóle pomysł założenia klubu kawiarni, no to postanowiliśmy, że na pewno je tutaj tak zaanektujemy i na pewno będą jakimś elementem wystroju. No a ostatecznie wyszło tak, że skoro już mamy szyld, no to i nazwa wydawała nam się jakaś taka dosyć oryginalna, jednocześnie niezbyt taka pretensjonalna i tak zostało. No już nie chciało nam się, szczerze mówiąc, dłużej głowić. Tak, a litery dostaliśmy całkiem legalnie, bo oficjalnie zostały nam przekazane przez PSS z Połem. Jaki klimat będzie panował w Owocach i Warzywach? Bo to nie będzie tylko działalność czysto gastronomiczna i taka rozrywkowo... Od gastronomii, od słowa gastronomia się odcinamy. Tak, czyli no, chcemy być takim tak naprawdę w założeniu domem kultury, po prostu z alkoholem, kawą, nie wiem, z jakimiś przekąskami. Czyli żeby było przyjemnie, ale jednocześnie no, chcemy wypełniać ten czas i przestrzeń wokół właśnie, nie wiem, spożywania różnych trunków. Także o wernisaże, spotkania ze znanymi osobami, koncerty. Pokazy filmów. Co program na najbliższe miesiące już jest chyba opracowany. Możecie coś zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy? Możemy uchylić, nie jest to żadną tajemnicą. No tak, zaczynamy 27 lutego. Przyjeżdża duet DJ-ski Nomen Omen Warzywa i Owoce z Warszawy, grający taką muzykę właśnie, którą my chcemy grać na co dzień, czyli alternatywną, jakiś elektropop, takie rzeczy. Ogólnie bardzo lekka muzyka. Znaczy, no lekka czy niszowa. Tak. I jeszcze tego samego dnia mamy też wernisaż fotografii Dominika Szczerbowicza. Dominik zrobił zdjęcia w skateparku Vera na Siewnej, takim też kultowym miejscu założonym przez Alternatywę BMX. No, podszedł do tego w sposób oryginalny. Nie wiem, czy możemy już teraz zdradzać. Nie, no zapraszamy na otwarcie. Tak, no zapraszamy na otwarcie, natomiast jakby cała jego wystawa się wpisuje też trochę w klimat naszej knajpy, czyli jakiegoś właśnie trochę odzysku, trochę jakiegoś tam niestandardowego podejścia do tematu i tak dalej. A jak będzie wyglądało wnętrze? No, wnętrze tak jak tutaj, fragmencik możemy widzieć. Znaczy wnętrze głównie opieramy się na takim wzornictwie z lat 70. Lata 70-60. Tak, dobrym takim awangardowym wzornictwie z tego okresu. Plus uzupełniamy rzecz o młodych polskich projektantów. Tutaj widać lampę. Czyli tu jest lampa Lola Designs. Tak, od dwóch łódzkich projektantek z Lola Designs. Mamy też od nich lustra w knajpie, bardzo ciekawe, w których bardzo trudno się przejrzeć. Jest to wyzwanie. Ogólnie chcemy promować młody polski design, czyli wszystko to tak naprawdę będzie, jeżeli komuś się spodoba, to będzie mógł to zakupić. Ale jeśli tylko będziemy mieli coś nowego na oku na przykład, to bardzo chętnie sprzedamy to, co mamy i uzupełnimy to. To nie jest jakieś, że tak powiem, docelowe. No, będzie nam miło, jeśli to się będzie zmieniać, jeśli w ogóle ludzie będą mieli ochotę kupować te różne ciekawe przedmioty od designerów. Zresztą będziemy mieli taką budowaną komodę w bar, gdzie już będą rzeczy regularnie do sprzedaży, jakieś takie drobne lampki, zegary, podkładki właśnie od młodych polskich designerów. Staramy się, też no, gwarancji stuprocentowej nie dajemy, ale zrobimy wszystko, żeby było fajnie. Tak, po prostu fajnie.